Hejo, hejo! Hejo, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w odcineczku z paczkami. Paczki, paczuszki, paczunie! Słuchajcie, dostaliśmy paczuchę z Hiszpanii. Wiecie od kogo, prawda? Anetko, buziaki ściskamy, dziękujemy. Wybacz, że dopiero teraz. Słuchajcie, no, paczkę otrzymaliśmy jakiś czas temu już. Natomiast czekaliśmy z jej otwarciem, no bo czekaliśmy na przyjazd Wiktorii. Wiecie, że teraz na weekend Wiktoria jest z nami, przyjechała. No i wiecie co robi? Edytka P. co robi? Uczy się. Uczy się! Zamknęła się w pokoju i uczy się fizyki, słuchajcie, bo naprawdę ma bardzo ciężkie zajęcia. Tak, my mamy teraz chwilkę, możemy sobie to nagrać. Tak, ale korzystamy z tej okazji, bo na końcu też Wiktoria będzie miała kilka słów do powiedzenia, jeżeli chodzi o paczuszki. Także Wiktoria się uczy, no ale słuchajcie, przyjechała z pustą walizką. A wyjedzie z pełną. I mówi do nas, że no, planuje wyjechać z pełną, także pozabiera sobie jedzenia tego wszystkiego. Edytka naprzygotowywała jej pyszności, smakowitości różnych, więc no, stęskniła się. Ale my też. Ale cieszymy się, że radzi sobie, że naprawdę fantastycznie się tam czuje i że poznała fantastycznych ludzi, słuchajcie, i naprawdę... Tak, też się otacza super ludźmi, także też ją wspierają, no. Fajnie się tam zgrywają, także super. Jest bardzo zadowolona. Budżet sobie ogarnia jakoś, także no, nie pisze, żeby dosłać pieniędzy, po prostu tak musi być. Tak musi być, no i tyle. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o Wiktorię. Zaczynamy rozpakowywanie paczki. Chodźcie tutaj teraz tak niżej, okej. Okay. Czekaj, Edytka, bo my może tak weźmiemy się. O, żeby nas było widać, zobacz. No to jest nawet dobry pomysł, nie? Żebyście i widzieli wszystko, i nas troszeczkę, żeby było widać. Chociaż tutaj my jesteśmy mało ważni w tym wszystkim, prawda? Edytko, poradzisz sobie. Ja się boję, żebym nie przecięła tam środka, ale postaram się to zrobić jakoś tak w miarę. To może ja to zrobię, Edytko. No to dobra, spróbuj. No, ja też postaram się zrobić tak po szarpanemu, wiecie, bo... No dobra, no zobaczymy. Rwie się, ja by to miał zrobić szybciej, nie? No ale dobra, no. No tak mi się wydaje. Start. Okej, dobrze. Uważaj na paluchy. Okej. I na zawartość. No, staram się. Szczególnie na zawartość. Aha. No tak, paluchów mam trochę więcej. No dokładnie. Tak może zrobimy. I będzie... O, super. No. Dobrze. Coś już mamy. Okej. Tak wygląda. I wyciągamy. Cóż to jest tym razem? No te paczki od Anetki to jest po prostu... A musisz mi podać telefon. A, mamy PDF-a przecież. Momencik. To jest puste. Tak, od Anetki dostajemy PDF-a zazwyczaj, no, chociaż ostatnio nie było. Nie było. Natomiast teraz jest. Nie zaglądaliśmy, Anetko. Ja kompletnie. Nie patrzyłam, nie czytałam, także odpalamy pierwszy raz. No, robimy tak jak mówiłaś, że najlepiej właśnie odpalić tego PDF-a przy otwieraniu paczki. To wtedy jest też i... Tak, dokładnie. Rany, taka malutka paczka, PDF rozumiecie na 3 strony. Muszę tutaj powiększyć, bo przecież to moja ślepota to... A i pamiętacie, zawsze teraz od Anetki to przetrzepujemy wszystko 13 razy. A jakie tu mam nożyczki? Dobra, nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj coś jest i tutaj... A jakie to ciężkie. Ja już mam tutaj coś... Cóż to takiego? Daj, ja pokażę, a ty... W środku musisz wyciągnąć. Ale to ciężkie jest. Pudełeczko na biżuterię wiktoriańskie z Mosiądzu, koniec XIX wieku. O rajuśku! Ale śliczne. Ale to pokaż, że tu jest rysunek.
Czekajcie, muszę się troszeczkę tak zachwycić ja i już podchodzę. Chodźcie, chodźcie bliżej. Zobaczcie to pudełeczko. Oj. Przepiękne. Tutaj tak dookoła, zdobione. I otwieramy. Ale cudo. Zobaczcie jeszcze raz, jak to jest zdobione. Ale Anetko, super pozabijałaś, powiem ci. Przecudne. Rany, Julek. Pudełeczko na biżuterię. Jeszcze raz może wam pokażę. Ale fantastyczne. No tutaj ja już coś też widzę, ale... O, tutaj coś jeszcze jest. O, Rajuśku! Tu już nic nie ma. Jezu, jaki super! To jest portfel? To jest portfelik. To jest portfelik srebrny 1900 roku. Ale to pokaż się od... No nie wytrzymam, słuchajcie! Patrzcie na to. Hops! Muszelka, nie? Ale super! I to się naciska tutaj, Edytka? Tak. Zobaczcie, tu jest taki dzyndzelek. Naciskamy. Otwiera. No, jakiś nie otwórz. Aha, czekajcie, bo te moje marchwiane ręce. Ale widzicie to? Jakie cudne. To jest srebrne? Tak, portfelik srebrny. Srebrny portfelik, który rok? 1900. Hops. No coś niesamowitego. A tutaj jest coś nawet napisane. A to ja nie wiem. Nie patrzyłam, wiesz? To przeczytaj. Recuerdo. Nie wiem, może wy zauważycie. Ale śliczny. Ja myślałam, że to jakaś dekoracja jest. No ale portfelik. Co tam można było trzymać? Jakieś dukaciki? Nie wiem. Co tutaj mamy, Edytko? No właśnie nie wiem, do czego to... A, poczekaj. To chyba się wyciąga. No, to już wiem co. Dobra. Proszę. Modernistyczne pudełeczko na igły. Srebrne 1905 rok. Modernistyczne pudełeczko na igły. Srebrne 1905 rok. No nie, no to coś szalonego, naprawdę. Takie rzeczy. No niesamowite. Wygląda jak taki mały miecz, nie? Taki. Ojejku. Oczywiście wszystko wam pokażemy. Na koniec, tak jak zawsze zresztą, wiecie o tym. Co teraz, Nytko? Teraz kurka. Tak. Tu. Ale to ciężkie. Antyczny medal świętego, święty Jakub Pogromca Maurów, XVIII wiek. Brakuje kawałeczek ramki z lewej strony. Tak, tutaj. Mhm. Oj, ostrość, ostrość. Oj, musimy ten sprzęt, słuchajcie, wymienić, tak, żeby było naprawdę wszystko fajniej widoczne. To jest kto? Święty? Święty Jakub Pogromca Maurów. Maurów. Święty Jakub Pogromca Maurów. Tutaj zapokaż. Śliczne. Wisior rodowy, heraldyczny, srebrny z końca XIX wieku. No są tu jakieś punce, czy co tutaj? Zobaczcie. Słuchajcie, ja tak pokazuję, a teraz dopiero patrzę, sprawdzam, czy mam czyste paznokcie w ogóle. Paluchy. Dobry jestem. No trudno. Ale przepiękny. Ojejku.
Anetko, skąd ty masz takie cuda po prostu? Niesamowite. Kolczyki. Przecudowne. Kolejne kolczyki. Srebrne kolczyki z różowymi brylancikami. 1920 rok. Z brylantami? Z brylancikami. Z brylancikami. Zobaczcie. Tak wyglądają. Hops. I hops. Prześliczne są. Nie ruszaj. No staram się. Ale piękne. Srebrne kolczyki z brylancikami. 1920 rok. Anetka wszystko wie, wszystko daty nam podaje właśnie. Ona jest w tym wszystkim bardzo dobrze zorientowana. Już tutaj pokazuję wam. Jakie cuda! O rany! A cóż to takiego? Ja to już wiem. Wiesz już? To jest ciężkie. Bardzo. To jest ciężkie. No niesamowite są te przedmioty. No Aneczka jest po prostu niesamowita. Zresztą wiecie doskonale. Przepraszam, będzie głośno. Tak, ja tutaj zagaduję. To zagaduj. Słuchajcie, wiecie, to już, któraś to z kolei paczka od Anetki z Hiszpanii. No po prostu ona jest niesamowita. Tak kochana dla nas dziewczyna, że po prostu no brak słów. Brak słów, aby to opisać. No mamy nadzieję, robimy wszystko, aby spotkać się z Anetką, żeby jej podziękować osobiście, aby też jej się odwdzięczyć w jakiś chociaż taki malutki, bo to, co ona dla nas robi, słuchajcie, to, co ona, jakie te prezenty przesyła i te paczki, no to naprawdę, no my to będziemy mogli jedynie się w takim, no takim tyczkim procent... Nie podglądaj! ...procencie odwdzięczyć. Ale no sami widzicie, co to jest. No. Fajnie zawinięte, ale jeszcze to muszę odciąć. No jeszcze bardzo spokojnie. O, jaka ramka na zdjęcia. Ramka w stylu baroko z brązu z oryginalnym zdjęciem początku lat 1900. Ramka z brązu, tak? Ramka w stylu baroko z brązu. Z brązu, no. Tak. Jaka dziewczynka śliczna, ale ciężkie. To jest ta nóżka, nie? Tutaj jest ta nóżka. Zobaczcie, jaka piękna ramka w stylu baroko z brązu. Z oryginalnym zdjęciem z początku lat 1900. O, nie wiem, czy będzie... Bo od szybki się, nie? Okna się odbijają. I tutaj zobaczcie, jest nóżka. Ale tutaj jeszcze nie wiem, czy będziecie w stanie przeczytać. Coś tutaj jest jeszcze napisane. Ale ciężka. I... No to co? Odwracamy się, pokazujemy wam jeszcze wszystko z góry. Tutaj też, o, pokażę wam. Z innej perspektywy. O, Edytka pokaże wam zaraz PDF-a. Tak, dokładnie, już przygotuję tak, żeby było całość widać. No i teraz już możemy się odwracać. No to czekaj, tutaj dam. A, tak chcesz dać? No pewnie. Wszyscy czekają przecież. Aha, tylko że... No, chyba nie. Chyba jednak należąco to zrobimy. Dobra, to przepraszam, czekajcie chwileczkę, kochani. Edytka cały czas podziwia te piękności. Zaraz je zobaczycie jeszcze raz. Oczywiście standardowo bałagan. Zobaczcie, tutaj. Musi być. Musi być. Portfelik jest po prostu... Czad. Jest po prostu czaderski. Dobrze. Tak to wygląda z tej perspektywy. Wybaczcie, jeżeli nie ma takiej wielkiej, takiej fajnej, dobrej ostrości. Ten obraz jest naprawdę kiepski. Ta podpowiedź. Ale nagrywamy. Wiecie czym. I wiecie, co są.
Jakie mamy ważniejsze rzeczy? Piękna ramka. No i ten PDF tutaj. No teraz będzie bardziej chyba widoczne. No chyba. Ręce mi się trzęsą. Nie wiem. Oj. To z wrażenia. Tak. Ale chyba... przecudowne rzeczy. Naprawdę. No przepiękne. No przepiękne. Bardzo ci dziękujemy. I kochana. Zaraz, kochanie, do podsumowania przyjdziemy. Tylko teraz musimy zrobić co? Oficjalnie. Do gablotki. Do gablotki. To jest nasza gablotka z prezentami od was, fantastycznych widzów. Tutaj przełożymy. Czaple Swarowskiego. Tak, to jest od Anetki. Tutaj przypomnimy, kochani, ta półeczka tutaj, ta wyżej, to jest od Anetki. Tak. Jeszcze mówię, musimy zamówić sobie te podstawki na te talerzyki. Bo wszystkie są takie. Pokażę, Dytka. Jeden talerzyk. O, zobaczcie. Się będzie fantastycznie prezentować całość. Bo to jest cały komplet. No i tutaj. Przypomnimy wam. Bo naprawdę, no, chcemy za każdym razem i przypominać, i dziękować wam za fantastyczne rzeczy. Tutaj poniżej są również prezenty od was. Od wielu osób. Naprawdę. Zawsze zostawiamy sobie coś na pamiątkę. Tak, oczywiście. Nasz kurnik. Nasz kurniczek. No i tutaj też dostaliśmy ten wazonik ostatnio na Targu Staroci od sąsiada. Tak. Też zostawimy, zrobimy dekorację z niego na święta. No i Edytka, dobrze. Spróbujemy gdzieś to. A? Co? Ale to się nie zmieści tu. Dobra, na razie... To wiesz co? Dobrze, Edytko, to weź ten, tam gdzie kurki. Mhm. Wiesz? Tam, gdzie kurki po prostu włożymy. Chodźcie, chodźcie z nami. Zobaczymy, jak Edytka tutaj układa wszystko. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale ten portfelik to po prostu jest mistrzostwo. A ja się zastanawiałam, wie co, to jest jakiś nożyk? No to jest taki jaki mały miecz, taki nożyczek właśnie jakiś. A tu jest na igły, ale numer. No niesamowite rzeczy. Tutaj przesuniemy kurki. Kurki przesuń. Zmieści się? Nie zmieści się. Nie zmieści się. Tutaj by musiała być. Zmieścić. Dobrze, słuchajcie. To musimy zrobić przemeblowanie. To dajcie nam sekundkę, zrobimy cięcie i zaraz do was wrócimy. To wracamy po króciutkiej przerwie, bo musieliśmy to wszystko poprzestawiać. I słuchajcie, ale jak się prezentuje. Tak, chcemy wam pokazać, jak to wygląda. No i chcielibyśmy też przede wszystkim jeszcze raz przypomnieć wszystkie osoby, od których otrzymaliśmy te prezenty. Dokładnie. Słuchajcie. Tutaj Anetkę to wiecie. Tu mamy Anetkę. Ale teraz... Tu mamy od Joli słonika, od Iwonki, tutaj mamy od znajomego, to jest od Ani rysunek, to jest od Eli, to jest od Anitki. Tutaj mamy od Krysi z Niemiec, tutaj mamy od Corneli, tutaj jest od Tomka, od Blanki, od Asi i tutaj mamy od Wioli i Jadzi. Także dziękujemy wam naprawdę. Wiecie, że to dla nas jest najważniejsza gablotka. Tu są po prostu skarby, skarby dla nas najważniejsze. Trzymaj. Druga gablotka, to są śmietnikowe znajdy, ale ta jest po prostu coś fantastycznego i no nie do opisania, co my mamy zawsze w głowach, jak patrzymy na tę gablotkę i w ogóle jacy życzliwi jesteście dla nas, fantastyczni, kochani i wspierający. Dobrze, zamykamy gablotkę i przechodzimy do podsumowania. I na podsumowaniu musi też być Wiktoria. Tak, zaraz ją wołamy. Słuchajcie, zanim jeszcze zrobimy takie podsumowanie, podziękowanie Anetce, bo jeszcze zaraz zawołamy Wiktorię. I zawołamy Wiktorię, tak. Tak, dokładnie. Chcemy tylko wam wspomnieć jedną rzecz. Bo pisaliście do nas komentarze, wspominaliście, dyskutowaliście. Prosiliśmy was o radę, tak. Co zrobić z tymi targami staroci, dokładnie. Jak po prostu zorganizować sobie te targi staroci, żeby też było też dla nas dobrze i żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. Dziękujemy wam bardzo za te podpowiedzi. I oczywiście słuchamy się. Ich, czyli was, posłuchamy. A, oczywiście. I nasz harmonogram będzie wyglądał następująco. Tak, słuchajcie, zaplanowaliśmy tak. Pszczynę,
sobie odpuszczamy w tym roku. Będziemy chcieli te stoliczki kupić, tak jak Wam mówiliśmy, to w przyszłym roku postaramy się już tam też mieć jakiś tam towar odłożony. Także po prostu, żeby w przyszłym roku dopiero pojechać. Tak, w tym roku w pszczynę sobie odpuszczamy. Odpuszczamy. Dopiero do pszczyny pojedziemy sobie w przyszłym roku, pewnie od wiosny, coś takiego. Tak jak Edytka wspomniała, może uzbieramy sobie na te stoliczki. Zbieramy też ten taki fajniejszy towar, cenniejszy według nas. Dokładnie. Żeby właśnie, pamiętacie, wspominaliśmy, chcieliśmy pojechać na jakiś inny targ staroci. Mhm. Może Jelenia Góra, może jakieś właśnie inne miasto w Polsce. Ale tutaj mamy bliżej. Po co mamy tak? A tutaj jak no może. Możemy mieć, może tam ale chcielibyśmy. Ale chcielibyśmy też pojechać na jakieś inne miejsce. Oczywiście, a może pojedziemy też. No nie wiem. Więc też sobie odkładamy te takie fajniejsze fanty i rzeczy. Tak. No ale pszczynę sobie odpuszczamy. Odpuszczamy. W Jastrzębiu-Zdroju, jak będziemy, to za każdym razem zostawiamy na cel charytatywny całość, cała kwota. Cała kwota, tak jak powiedzieliście. Jeżeli chodzi o Tychy i Mikołów, te pieniążki zebrane z tych targów staroci zostawiamy dla siebie. Żeby to było po prostu już tak jakby postanowione, te pieniążki zostawiamy na siebie, musimy mieć też na paliwo, musimy mieć na amortyzację, musimy mieć na odkładane na tych stoliczki. No przede wszystkim, sami widzicie, no ciężko teraz już znowu złapać tę ostrość, więc przede wszystkim musimy będziemy zbierać na jakąś kamerkę czy na lepszy telefon, zobaczymy jeszcze, ale to jest na pewno bardzo ważne, żeby też ten odbiór, żebyście mieli lepszy. No, dlatego też między innymi założyliśmy Patronite, czekamy cały czas na weryfikację, ale to jest tylko kwestia kilku dni, dlatego też włączyliśmy wsparcie kanału, właśnie będzie nam łatwiej po prostu dozbierać te rzeczy, ale tak jak Edytka mówiła, tak jak Wy nam radziliście, tak jak dokładnie. Wy nam mówiliście, co mamy zrobić, dokładnie. Pszczynę odpuścić, Jastrzębie, tylko cel charytatywny, Mikołów, Tychy dla nas. Oczywiście. Akcja Psiak, puszki, te sprawy. Będziemy kupować cały czas. Oczywiście. Cały czas. Natomiast, no, żeby dozbierać te rzeczy, które mamy w planach i żeby to wszystko było z tych śmietnikowych znajdek, no to musimy tak zrobić, tak jak Wy nam radziliście. Dokładnie. Jeszcze o tym srebrze, tak tylko chwilkę mówiliśmy, że zostawimy je. Ale mam już pomysł na nie. Ale nie dla siebie. Nie dla siebie, kochani. Zostawimy je, tak jak mówiliście. Zostawcie. Ale na razie Wam nic nie powiemy. Zostawimy je. Mamy pomysł na te srebro i w swoim czasie, jak już będziemy... Wszystko się dowiecie. Tak, to mamy Wam powiemy. Mamy rękę na pulsie, także będziemy działać z tą kwestią. Dokładnie. Czyli cięcie, wołamy Wiktorię i robimy podsumowanie. Dokładnie. Jesteśmy już na podsumowaniu. No, co tu dużo mówić po prostu, no same podziękowania, same po prostu wyrazy wdzięczności od nas dla Anetki, ona jest przekochana, naprawdę, ona tak nas wspiera, że to jest niesamowita rzecz, Anetko, które ty nam przesyłasz. To jest naprawdę, no, złote serduszko ma ta dziewczyna i naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się, że takimi osobami naprawdę możemy się otaczać. Jest z nami już też Wiktoria. Hejo, hejo, witam wszystkich. Hejo, hejo. No i o co chodzi? Pamiętacie, poprzednia paczka, jaka była od Anetki z Hiszpanii, to była z upominkiem, z prezentem dla Wiktorii na 18. Tak, bo dlatego... Wiktoria już pojechała do akademika i ta paczuszka już tutaj czeka na nią. A my obiecaliśmy, że przetrzymamy, więc teraz oficjalnie przekazujemy. Proszę, Wiktoria, od Anetki. Chyba ktoś tu już zaglądał. Nie? Nie. A to paczki takie ja są. Ja bardzo dziękuję Pani Anetko za ten prezent. Ja się nie spodziewałam i no to jest bardzo duże zaskoczenie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo Pani dziękuję. I Otwieram teraz. O mój Boże. Jak Wiktor się ręce trzęsą. Szkoda, że tego nie widzicie, ale tak się ręce Wiktorii trzęsą. Ona jest też taka nieśmiała, wiecie o tym. Dlatego się nie chce pokazywać i w ogóle, ale tak jej się rączki trzęsą. Wrażenia też robią no swoje. Tak. Tak. Jest to piękna bransoletka. Fantastyczna. No widzieliście ją już. No żeśmy pokazywali, no dobra, przyznamy się. No nie mogliśmy się powstrzymać, zresztą wiecie, no. Ale to tylko między nami. Słuchajcie, jest prześliczna i bardzo jeszcze raz dziękuję. No to super, my też się cieszymy. Ja zaraz do Ciebie napiszę, także my jesteśmy cały czas na łączach. Kochani, jeszcze korzystając z okazji, chcielibyśmy się zwrócić do
kilku osób. Do Helenki, do Kasi i do Ewy. One wiedzą, o co chodzi. Bardzo prosimy o kontakt mailowy do nas, na maila. Nie wiem, czy Helenka czasem nie pisała do nas maila już, więc Helenko, jeszcze raz byśmy prosili o tego maila. Odezwij się. Wszystkie panie Kasia, Helenka i Ewa, bardzo was prosimy o kontakt na maila i bardzo wam dziękujemy. I bardzo, bardzo ściskamy mocno. Kochani, no to tyle. Tego króciutkiego, chociaż pewnie znowu długi się filmik zrobił, ale naprawdę bardzo, bardzo wam dziękujemy. Ta gablotka jest po prostu dla nas no, niesamowita, niesamowita i jesteście cudowni, cudowni jesteście. Czyli co? Wiecie, jak to będzie wyglądać, jak te nasze targi staroci, jak to mamy rozwiązane. Słuchajcie, wiecie, że zależy nam na waszym zdaniu, na waszej opinii, więc często też korzystamy z tych waszych porad. I tutaj tak zrobimy, tak jak mówiliście, z tymi targami staroci, żeby każdy też już wiedział, żeby nie było jakichś niedomówień, takich rzeczy, wiecie, bo to różnie to jest. Natomiast robimy cały czas swoje i to naprawdę będzie się rozwijać i cieszymy się z tego naprawdę bardzo. Po prostu działamy, działamy i jeszcze raz działamy. Nie marudzimy, nie narzekamy, po prostu działamy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć. Pa.